To są emocje nie do opisania. Myślę, że nie wiem, czy ja kiedykolwiek dojdę do siebie po tym meczu. Było tyle emocji. Naprawdę rewelacja. Ja myślę, że jak poznałam nasz zespół, przyjechałam z kadry i troszkę się oswoiłam z nowym graniem i z zespołem, to byłam przekonana, że damy radę. Ja czasami dziewczyny się śmieją, że troszkę jestem czarownicą, bo przewiduję różne rzeczy i przewidywałam, że przejdziemy Galatasaray. Jezu, teraz to już szczerze nie pamiętam, po prostu byliśmy jak w jakimś transie tak naprawdę. To było połączone ze stresem, adrenaliną, wielkimi emocjami, ale no cieszę się, że udało nam się wyciągnąć tak ciężki mecz i zdobyć te dwa sety przede wszystkim, a nawet wygrać cały mecz, więc po prostu jest to niesamowite uczucie. Generalnie przez mgłę, bo tyle było emocji, że chyba zdążyłam połowę zapomnieć. W tej chwili jestem troszkę wypruta i ciężko mi się wysłowić, ale no myślę, że znowu trzeba powiedzieć, że byłam pewna swojego zespołu, wiedziałam, że damy radę. Czułam, że będzie ogromnie ciężko w tym meczu, więc tym bardziej się cieszymy. Był cięższy, moim zdaniem cięższy. Jesteśmy po ciężkim okresie, miałyśmy wiele spotkań przez ostatni miesiąc, więc no, wydaje mi się, że nasze siły były zdecydowanie mniejsze niż w Szczecinie. Myślę, że zdecydowanie trudniejszy. Zdawałyśmy sobie sprawę, że taki będzie, bo to się tylko tak mówi, wygraliście tylko dwa sety, ale to nie jest wcale takie proste, jak gdzieś tam w tyle głowy jest, że tak mało nas dzieli od przejścia dalej. Dlatego myślę, że ten mecz był trudniejszy.